Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Bardzo proszę o formowanie urszaku. Jako pierwsi ruszają nasi wspaniali ułani 7. Towarzystwa Przyjaciół Ułanów Lubelskich. I panie są po prawej stronie trybuny. Cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi. Ułani ruszają. Brawo dla króla! Betlejem, czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, czego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Prędzej się wy dla króla i dla wielbłąda. Powietleje, posiecajcie, przywitać Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. Trzech przybyło z dala, głosząc śmiało, że w ich celu znalezienie prawdziwego, w tych dniach tu narodzonego króla rodu żydowskiego. Gdzież oni są? Jam jest przecież król żydowski. Chcą pozbawić mi korony? Nie tak prędko to się stanie. Niech drży nowonarodzony. Płakać będą wkrótce matki. Nie pożył długo dziadki.
Cóż was usprowadza, mędrcowie? Przybądźcie. Zielony Król, a jego orszak mają następujący okrzyk. Tam, gdzie jest Bóg, mieszka miłosierdzie. Powtórzmy. Tam, gdzie jest Bóg, mieszka miłosierdzie. Rusza chorąży i król Afryki. Świętą rodzinę. Wszyscy na placu pragniemy złożyć pokłon nienarodzonemu królowi. Klęknijmy na prawe kolano. Dotarliśmy za trzema królami, za trzema mędrcami, ale tak jak ksiądz dyrektor już wspomniał, nie byłoby tego orszaku bez zaangażowania rzeszy osób, które są tutaj na placu. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.